NASA chciała lecieć na Księżyc w 2024 roku w ramach programu Artemis. Niestety ostatnie zmiany na fotelu prezydenckim w USA mogą ten temat opóźnić do roku 2028, albo niestety zupełnie skasować. Jak będzie? No cóż, oglądajcie dalej. Program Artemis, ogłoszony w 2019 roku przez administrację Donalda Trumpa, miał być swego rodzaju i spadkobiercą programu Apollo, który w latach 60. i 70. pozwolił człowiekowi na wylądowanie na powierzchni Księżyca, ale też czymś zupełnie nowym, zupełnie nową jakością, w której ludzie polecieliby na Księżyc, wylądowaliby na Księżycu i na Księżycu już zostali. Mogłyby powstać tam bazy, powstałaby przede wszystkim baza orbitalna, czyli Gateway, z której o wiele łatwiej byłoby podróżować na powierzchnię z Księżyca i z powrotem z jakimiś próbkami regolitu, a docelowo też oczywiście z różnymi surowcami, które na Księżycu mogłyby być pozyskiwane. Administracja Trumpa narzuciła niesamowite tempo. 2024 rok. Niektórzy mówili, że jest to niemożliwy termin do osiągnięcia i do zrealizowania tak ambitnego, no i zakrojonego na szeroką skalę projektu. No bo potrzebujemy wielu, wielu rzeczy. Nie mamy rakiety, która mogłaby wynieść człowieka z powrotem na Księżyc. No z jednej strony budowana jest SLS, no ale są różne opóźnienia, są problemy, cały czas ta rakieta nie jest gotowa, złożony został pierwszy stopień. Potrzebujemy lądownika, tego też niestety nie mamy. Są firmy oczywiście, które w tym momencie opracowują koncepcję, budują te lądowniki. Mamy też Starshipa, którego zapowiedział Elon Musk, no ale to cały czas wszystko jest w proszku i tego nie ma. Nie ma infrastruktury, nie ma Gateway, a czyli stacji kosmicznej, która będzie krążyła sobie na orbicie cislunarnej. Tego wszystkiego nie ma. No i co pan na to powiesz, że tak powiem, panie administratorze, czy też administratorko NASA, która obejmie prawdopodobnie teraz panowanie nad tą agencją? 2024 rok wydaje się być mało prawdopodobny. No i takie głosy polityczne i też w świecie naukowym czy inżynieryjnym pojawiały się już od dosyć dawna. Problemem dla NASA, no i poniekąd też dla USA jest to, że przy zmianie administracji państwowej, czyli zmiana prezydenta i wszystkich tych urzędników, którzy razem z nim przychodzą działać, zmienia się także wizja dla NASA i cele, jakie stawia się przed tą agencją. Było tak w przypadku zmiany z administracji George'a W. Busha na administrację Baracka Obamy. Za George'a W. Busha powstał program Constellation, w ramach którego człowiek miał wrócić na Księżyc, miały być wybudowane tam bazy, no coś podobnego do Artemis, tylko z jeszcze większym rozmachem. Przyszła administracja Baracka Obamy, skasowała Constellation, wprowadziła swoje Flexible Path to Mars, czyli celem był Mars. Potem przyszła administracja Donalda Trumpa i skasowała Flexible Path to Mars na rzecz właśnie Artemis. Więc pytanie, co będzie działo się teraz? No i z jednej strony po raz pierwszy mamy do czynienia tutaj z takim obopólnym przyzwoleniem obydwu partii na tenże właśnie program, może nie do końca program, ale na wizję tego, że faktycznie Księżyc powinien znowu ugościć na swojej powierzchni Amerykanów, no i w konsekwencji też ludzi i astronautów z innych krajów. No ale jednak patrząc jeszcze przed ogłoszeniem wygranej Donalda Trumpa, przed policzeniem tych wszystkich, Donalda Trumpa, oczywiście mówię o Joe Bidenie, Joe Bidena i policzeniu tych wszystkich głosów, demokraci opublikowali na swojej stronie internetowej taką właśnie takiego one page'a, na którym pokazane były te cele, nad którymi skupią się w ramach właśnie prezydentury Joe Bidena. No i mieliśmy tam oczywiście walkę z COVID-19 i skutkami, jakie tutaj gospodarczo i też społecznie przyniosła ta pandemia. Mamy też drugi aspekt, czyli rozbudowę gospodarki i wzmocnienie gospodarki Stanów Zjednoczonych. Trzecim aspektem jest walka z ogólnie pojętą równością, czyli wszystkie programy jakieś społeczne dotyczące tego. Prawdopodobnie będziemy mieli tutaj kwestie LGBT, jakichś tam imigrantów, prawda, tego typu rzeczy. Czwarta kwestia to zmiany klimatyczne i przeciwdziałanie im oraz rozpoznawanie tych zmian klimatycznych i tego, w jaki sposób wpływają na życie na Ziemi. I właściwie tutaj w tej czwartej części upatruje się tego miejsca dla NASA, więc jej cele z takich stricte
eksploracyjnych w kosmosie mogłyby się przenieść niżej na orbitę okołoziemską i tutaj można upatrywać w przyszłości tego, co administracja Joe Bidena będzie chciała dla NASA przygotować, a więc jeszcze więcej systemów satelitarnych, które będą monitorować to, co dzieje się na Ziemi, jeszcze więcej właśnie różnego rodzaju systemów, które będą pomagały w oznaczaniu zmian klimatycznych i jakiejś walce na tyle, na ile będziemy w stanie z tym, co się w tej kwestii dzieje. A teraz za kierownicy. Kwestia administratora NASA. Obecny administrator teoretycznie miał być pozostawiony przez demokratów, chociaż no, jest on bardzo, bardzo, bardzo republikański, że tak powiem, więc nie bardzo po linii politycznej, ale w amerykańskiej polityce często takie wyjątki się zdarzają. Jeżeli ktoś jest dobrym specjalistą, no to często zostawia się go po prostu na swoim miejscu. Natomiast ogłosił on, że będzie ustępował ze stanowiska, nie chce po prostu mieć tutaj problemu, więc to też może wskazywać na to, że jednak demokraci mają już swojego kandydata bądź kandydatkę. Tutaj też jakby trzeba brać to pod uwagę, ale o tym za chwilę. Więc cóż takiego tutaj się wydarzy? A więc zmiana administratora, no to też jest zmiana też urzędników NASA, to jest też zmiana jakiegoś takiego nurtu, celu, kierunku, w którym podąża agencja. Zazwyczaj tak się dzieje. Kolejna rzecz to jest to, że może dojść do ocieplenia stosunków między Europejską Agencją Kosmiczną a Amerykańską Agencją Kosmiczną. Za prezydentury Trumpa jakby uległo to oziębieniu, ale tutaj jakby znów może dojść do jakiejś bardziej zacieśnionej współpracy między tymi dwoma tworami. Czy to dobrze, czy to źle? Z jednej strony dobrze, z drugiej strony źle. Wszystko ma jak zwykle swoje plusy i minusy, ale ostatecznie myślę, że z naszej perspektywy możemy tylko zyskać z racji tego, że jednak NASA dysponuje dużo większymi środkami niż Europejska Agencja Kosmiczna. Jeżeli chodzi o komercyjne zastosowania i komercyjne programy kosmiczne, czyli na przykład Commercial Crew, czyli tutaj SpaceX, no to też zastanawiano się, no Donald Trump jako przedsiębiorca, czy też wywodzący się z tego nurtu człowiek, mocno stawiał w tym wszystkim na współpracę właśnie z sektorem prywatnym. Zresztą wiceprezydent po raz pierwszy od długiego czasu, tutaj była taka sytuacja, aktywnie uczestniczył w działaniach NASA, wspierał działania NASA, interesował się tym, no i generalnie też dzięki temu tandemowi z administratorem udało się pozyskać większe pieniądze na większy budżet po prostu tej agencji. Co z Commercial Crew, co z SpaceX? Myślę, że tutaj nie będzie większego problemu i demokraci będą dalej kontynuować tę współpracę z racji tego, że ona już za prezydentury Obamy też miała miejsce i wtedy też już te pierwsze kroki były stawiane. Także nie sądzę, żeby tutaj coś miało się mocno zmienić. Olbrzymim plusem jest też to, że Mark Kelly, jeden z astronautów, możecie go znać z tegoż też programu Bliźnięta w kosmosie, został senatorem. No i on na pewno będzie też lobbował za różnymi tego typu załogowymi programami z racji tego, że też znany jest z no, przychylnego oka właśnie w tym kierunku. No i jest demokratą, więc tutaj jakby będzie mógł wpływać też na postrzeganie tej całej sprawy przez swoich kolegów z partii. Więc jak widzicie, sporo tutaj polityka miesza jednak mimo wszystko w tym naszym kosmosie i od tego uciec się nie da, no bo skądś te pieniądze na to są brane. Może jakby zrobić taki, wiecie, tryb jak z twórczością w internecie, taki patronat dla NASA. Kto chce wspierać, ten wspiera i dzięki temu można mieć większy budżet niezależnie od woli politycznej. Może to jest jakaś przyszłość tego typu projektów, no ale bardziej prywatnych oczywiście. Wracając do tematu, no co się może wydarzyć? Jeżeli doszłoby do jakiejś mocnej zapaści gospodarczej, wywołanej chociażby właśnie pandemią, kryzysem gospodarczym, no to mogłoby faktycznie dojść do zupełnego skasowania tego programu, jakim jest Artemis. Niemniej wydaje mi się, że jeżeli do tego nie dojdzie, no to program odbędzie się może w trochę innej skali. Może większy nacisk będzie postawiony na stację Gateway, na orbitę cislunarną. Może właśnie w ten sposób będzie to wykonane. Na pewno przesunie się termin.
to możemy być pewni, że 2024 właściwie w tym momencie odszedł już zupełnie. Zresztą wiele osób, zarówno w NASA, jak i gdzieś tam w politycznych rejonach i w pokojach, mówiło o tym, że ten termin jest nierealny. Czy będzie to 2028, a może 2026? Czy 2 lata wystarczą na to, żeby dopiąć te wszystkie szczegóły i te wszystkie niedopięte jeszcze guziki? Tego nie wie nikt. Raczej ci rozsądniejsi, ostrożniejsi mówią o 2028, a nawet o latach 30., początku lat 30. XXI wieku. No to strasznie, strasznie odciąga w przyszłość też lądowanie ewentualne na Marsie. Czy Elon Musk dokona czegoś tutaj sam? Nie sądzę. Jest on uzależniony też od pieniędzy publicznych i no sam na Księżyc się nie wrywie, zresztą co miałby tam zrobić. Rozsądniejsze są na pewno przeloty dookoła Księżyca i tutaj faktycznie mogą się pojawić te komercyjne, jeśli Starship zostanie faktycznie skończony i też nie będzie bardzo mocno opóźniony. Jakieś komercyjne obloty Księżyca. Ale nie sądzę, że dojdzie tutaj do lądowania. Tu potrzeba też infrastruktury, zatankowania tego pojazdu na Księżycu. Więc nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Także na 100% będą opóźnienia. Możemy zapomnieć o roku 2024, to się nie wydarzy. Demokratom zresztą na tym też nie zależy. Wiadomo, że są oni bardziej skoncentrowani na problemach też przyziemnych, więc z jednej strony no mówi się, nie ma kontraktów, których nie można zerwać. Dużo tutaj jakby pieniędzy zostało już wpompowanych i w SLS, i w rozwiązania starych, dobrych przyjaciół pewnych senatorów z Boeinga, z Lockheed Martin i tak dalej. Natomiast myślę, że za dużo tych miliardów było utopionych, żeby tak po prostu się tego zwyczajnie pozbyć. Za bardzo zaawansowane są to już prace. Zresztą to jest też pochodna tych wszystkich poprzednich programów, bo to nie jest tak, że one kasowane, jakby zupełnie wszystko było wyrzucane do kosza. No chociażby Orion jest tutaj takim przykładem. Pewne elementy, które już były wdrożone, po prostu przechodziły do tych kolejnych tutaj projektów, programów, które pojawiały się dalej. Czy zostanie zachowana nazwa Artemis? Ciężko powiedzieć, może będą mieli na to swoją wizję. Trzeba pamiętać, że jeżeli to by się udało, to kończyłaby się kadencja Trumpa wtedy, druga zdaje się, w 2024, o ile mnie pamięć nie myli, albo byłoby jakoś blisko ku końcowi. No i to byłoby zwieńczenie jego prezydentury, powrót na Księżyc, lądowanie, to wszystko, co miałoby się tam dziać. Więc Artemis jest już mocno kojarzone z prezydenturą Trumpa, z jego administracją. Może więc być tak, że faktycznie nazwa się zmieni niejednokrotnie. Nazwy potrafiły być zmieniane nawet pod sam koniec. Być może Joe Biden albo jego wiceprezydent, o której mówi się, że może go zastąpić wkrótce na fotelu prezydenckim, z racji na już słuszny wiek Joe Bidena, mogliby próbować nadać temu programowi swoją nazwę, tak żeby był kojarzony bardziej z nimi jednak niż z poprzednikiem. Aha, jeszcze jedna rzecz. Dlaczego mówiłem o być może administratorce NASA, a nie administratorze? Tutaj trzeba rozważyć kandydaturę Kendry Horn, która jest bardzo mocno pchana właśnie przez demokratów na to stanowisko. No i może być tak, że znowu ona będzie właśnie tym administratorem. Wypowiadała się ona, że minimum 2028 rok, więc jeżeli faktycznie zostanie administratorem, nowym administratorem NASA, no to w tym momencie możemy być pewni, że to będzie ten minimalny rok, w którym możemy w ogóle marzyć o tym, że człowiek ponownie postawi stopę na Księżycu. Co z Chińczykami, co z Rosjanami? Chiny raczej tutaj w tym momencie prą do przodu pod kątem robotycznych misji. Mamy łaziki na powierzchni Księżyca, mamy pierwszy sprzęt na niewidocznej stronie Księżyca, mamy właśnie jakieś tam lądowniki, więc bardziej w tym kierunku tutaj te swoje misje projektują. Rosja, zapomnijmy, tam nie ma pieniędzy po prostu na takie rzeczy, więc po prostu one się nie wydarzą. Także słuchajcie, no jeszcze trochę czasu upłynie, zanim będziemy mogli relacjonować dla Was ten piękny moment, ale w międzyczasie będzie też bardzo dużo innych ciekawych momentów. Będzie Starship, prawdopodobnie właśnie miał swoje pierwsze loty, będą misje kosmiczne, będzie lądowanie łazika Perseverance w kraterze Jezero w połowie mniej więcej lutego 2021 roku, więc nie ma się co tutaj mazać. Trzymamy kciuki, żeby to opóźnienie było jak najmniejsze, żeby nie okazało się, że jednak w ogóle ten program jest skasowany. No i cóż, no tego nam trzeba, myślę, że tego nam trzeba i że Księżyc jest faktycznie taką sensowną
stacją, którą powinniśmy tutaj sobie zdobyć takim poletkiem w najbliższej okolicy i że znowu nie przyjdzie komuś do głowy, żeby to zlikwidować i próbować pchać się na Marsa od razu, bezpośrednio, tak jak przy Flexible Path to Mars, no bo to po prostu nie wyjdzie. Nie oszukujmy się, to szybko nie wyjdzie. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Zapraszam Was serdecznie na inne produkcje na kanale Astrofazy, zarówno na Astroshorty, jak i na Astrofony i Astrofazy i inne wspaniałości, które dla Was szykujemy. No i też na drugi kanał nasz Astro Chillout. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!